Jestem pewien, że po tym, jak ostatnio świetnie szedł Mega Man 01, wyłączenie Save Assista to genialny pomysł. To może być nie tak. Doskonale domyślam się, jaka jest odpowiedź na to pytanie, ale naiwnie się łudzę, że odrobinę przypomniałem sobie, jak się gra w tę grę i nie będę tego aż tak bardzo potrzebował. Przy czym, jak mówię, jestem dość mocno naiwny. No, pójdę zobaczyć, czy tam jakieś opcje są do ustawienia. Na pewno jakieś są. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kontrolki, bo takie kojarzy to w jedynce też były kompletnie spierdzielane. Cześć Sebastianie, witam. W 02 chyba nie mam zapisów, no z tego co pamiętam, więc nie będę sprawdzał, czy coś jest na continuo. Minęło 10 tysięcy lat, odkąd Zero rozpierdzielił wszystko i teraz panuje nuklearna zima. A nie, czekaj, to nie wygląda ani jak nuklearna, ani zima. O, znowu ten Mega Amen, o! To weekend macie SMT, nie narzekać, proszę. Powiem więcej, tych Mega Manów będą jeszcze przynajmniej dwa streamy, a podejrzewam, że co najmniej drugi tyle. Zwłaszcza, że chcę udawać, że umiem grać w tę grę. I chcę spróbować zrobić te, przynajmniej ramki. Co bez Safe Assista będzie co najmniej interesujące. Dobra, tutaj już z tego co pamiętam będę trochę bardziej Baftera potrzebował niż w jedynce, więc chcę levelować obie rzeczy. Tylko w pierwszej kolejności. To tu... Opcje. Potrzebuję tak. Main weapon tu, skok tu, dash tu. A nie, to custom jest ok. Więc chyba nie bierzcie ani jednego poziomu bustera. Zgadza się, w jednym nie wiem ani jednego poziomu bustera. Tutaj to się raczej zmieni. To jest to. Typ B jest ok. Na razie nic więcej nie mamy. Let's go. Hold up, nie te przyciski. Zajebałem się w akcji. Main weapon, jump. I sub weapon. O. Zapominam, że A i B to nie te przyciski, które mi się wydają. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli dobrze pamiętam w pewnym momencie, co rozpiedzi, że... Yep. To już nawet nie jest zabawne. Aby co się z tego robiło? Co się z tego robiło? Ej. A nie, to było bezpieczne. Ej. Mam wrażenie, że za czas mogę odrobinę dostać... A jak patrzę na to, co się dzieje, to nawet nie jest to za czas. Chyba jest golem. Co on robił? Miał dwa rodzaje pocisków. I nie pamiętam. Chyba to się pasuje, ich unikało, tak? Tych się daleko unikało. Tych się daleko. Nie do. Dobra. Fajnie było jakiś hapaki z gar. Nie do. Nie wszedł mi teraz jump. A, Jesus. Do jumpy mi nie padło do końca, tak jakbym chciał. Dobry początek. I know, right? Zwłaszcza, że muszę zaczynać od zera kompletnie. I nie jestem pewien, czy naliczam i ile, które wcześniej zgadzałem.
Pewnie nie naliczę, więc będę miał trochę więcej tego. Trochę więcej farmienia. Ej. Teczka. Jeszcze raz golemisko. Ja bym zdecydował etap. Znaczy wiesz co, mam trochę takie podejście w tej chwili, że jeżeli... chcę robić alanki, to i tak wiem, że muszę znać etap, więc tego przejść całego. I dopiero jeżeli coś mi nie... jeżeli już będę miał ogarnięty etap, to wtedy spróbować go przejść tak legitnie. Także... Taki raczej dokładnie też plan będę miał na tych. Na zwykłych etapach. Więc proszę nie bić. Co mi z tego wyjdzie, to zobaczymy. O, apteczka, nice. Nie, bo tak to domyślam się, że ja w tej chwili jestem na drodze po jakiś D. Albo coś w ten deseń. Bo raz, że dużo obrywam, a dwa, że... Nie omega gę. A dwa, że mam już jedną wyjebkę. Czyli set. Ja się przyzwyczaiłem za bardzo do Quinturina. Czy mam po prostu zły timing na tym? Albo jedno i drugie. O, Jesus Christ. Jest na dobrej drodze do zaliczenia Game Over na pierwszym etapie. To jest absolutna katastrofa. Dobry początek. Ja się zgadzam, że to jest bardzo dobry początek. Na swoją wymówkę spałem dzisiaj krócej niż została przewidzenia. Bo położyłem się spać dość późno. Ale to trochę szukanie wymówek. Czy masz? Dziękuję. A? Czy to już koniec etapu? To już koniec etapu. Tylko czy jest tu boss jakiś? Chyba tak. A mi powinienem, bo się spodziewałem, że będzie boss. Nie ma to absolutnie sens. Skorpion. Czy ja go... Okej, z nim się tak biło. Doskonale! Idzie i tak muszę doliczyć tego, continue. Wszystko wykalkulowane. Game over na tutorialowym etapie. To jest dokładnie to, czego spodziewałem się, bo wyciągałem nie 0-2. Tak naprawdę to nie. Szkoda, że to w stanie się nie da spróbować. Dla widzów, którzy dopiero przychodzą, jest to moje pierwsze podejście do tego etapu i nie wydarzyło się do tej pory żadne inne. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Cześć, Samurai. Operacja prawicowe uderzenie, to były piękne czasy. Absolutnego memelstwa na YouTubach i czasów, kiedy potrafię grać w grę. To co było przez pierwsze 10 minut Simana. Nie widzieliście jak AI próbuje przejść ten etap i nie wychodzi? Tak jak w Marianach normalnie było to demko, które sobie leciało. Gra po prostu pokazywała jak się przechodzi przez pierwszy etap. O Boże, ja muszę zmienić znowu konsolki. Znaczy jakie znowu, co ja gadam. Muszę zmienić konsolki. Znaczy nie, dobrze mówię, znowu, bo przedtem. Podobnie jak w jedynce, to miałem na myśli.
I zmienić te pytanie. Zawsze mi się podoba, że gać mówi gaczowi, to już nie jest zabawne. Przestań. Miałeś już swoją zabawę, a teraz grać akcji w grę. A, golem łatwo podobione. Ten golem nie będzie łatwo podobiony raczej. A może. Nie będzie łatwo podobiony, ale nie będzie też jakieś bardzo trudno podobione. Więc nieźle, mogło być gorzej. Ledwo ale się wydobiłem. Jezu, to, że czas się zatrzymuje, jak się apteczkę zbiera, jest takie paskudne w tamtym miejscu. Bo nie pozwala dobrze skoku wytajmować. A? Dobra, to będzie już basidło. Tym razem na pewno będzie wyglądało to lepiej niż jak AI przychodziło. Bo ja umiem grać w grę. A z inny kłamstwa, które będę wam wmawiał, że poczuć się trochę ze sobą lepiej. No ale tak jak widać. Zawsze mi się wydaje, że on atakuje miejsce, w którym ja stoję. A nie jakieś inne miejsce przede mną. Muszę tego nauczyć. Dziękuję, zasłużyłem na to. O Jezu, gdyby nie ten ostatni hit. I będzie B. Nie no, na pewno przez to, że dostałem mało obrażeń w etapie i poszedł w miarę szybko i w ogóle to będzie dobra osianka. B. Od ile jest A? Od 90? Wezmę! To mi padł! ESO 96. 02 rank. '86, czyli zabrakło mi literalnie punktu na Welden. Chyba wiecie, dokąd to zmierza. Dosłownie wydrzepka, albo jakiś inny dobier. Boże, chciałbym, żeby była gdzieś ten... Żeby gdzieś był jakoś ładnie wpisany ranking system. Wydaje mi się, że widziałem gdzieś na tej wiki Mega Man fandomowej i mnie to denerwuje.
Bo jednocześnie znalazłem jakąś stronę, która ma opisane, ile potrzeba punktów na co, ale nie ma napisane ten. Ile jest punktów za co dokładnie? Jeszcze jest wejście za ten, za czas, wejście za misję, 15 za nie continue, 20 za obrażenia, to jest 40, 55, 75. Nie jestem pewien, ile za przeciwników tutaj było do zdobycia, bo wydawało mi się, że zabiłem dosłownie wszystko, co się dało w tym etapie. I powinienem to sprawdzać, kiedy leci cutscenka, żeby nie marnować czasu. Ale zabiłbym za możliwość skipowania cutscenek. Byłem to też ja, jak odpaliłem Personę wczoraj wieczorem, omane na dzisiaj nadanym. Bo odpaliłem sobie Personę 4 Golden i zobaczyłem, że nie ma tam nic nadanej. Więc musiałem przegadać dosłownie każdy social link. Po czym zamiast pogadać z Dojimu, który stoi przed domem, to wszedłem do domu i poszedłem po ending najwyraźniej. Zostałem bardzo brutalnie wyśmiany przez Shina, który akurat mi towarzyszył. Absolutnie mu się nie dziwię, żeby nie było. Dobra, i znowu będę musiał konsolki zmieniać. Goddammit. Let's go! Dobra. Custom. Tak, tak. I tu tybę. Można zmienić tak to. Ja chcę ładowany Buster. Dajcie ładowany Buster. Idę. Nie miałem naładowanego basterka. Nawet w połowie. Dobra, to jest pierwszy golem. Zabij pierwszy golem. Zabij to niego, to je. Jak ci mówiłem, zabij to niego, to je. Dlatego zawsze się boję trochę bić rzeczy z Saberem, jeżeli są takie duże i nie mają. Bo ten hitbox jego nie jest dość oczywisty, przez to, że ma tą lewą część nie do końca skitboxowaną. O Boże, to było głupie. Nienawidzę cię, wiesz? Nienawidzę go. Absolutnie go nienawidzę. Nie jest to aż tak frustrujące jak te słonie w Mega Manie 9, w tym też mamy paskudne problemy, ale już nie jest to. Jesus. Nie jest to przyjemne. Problemy ze słoniami. Niestety pamiętam, do czego się odnosisz. Czy mogę przestać się obrywać od dosłownie każdego przeciwnika? Nie ukrywam, że może to negatywnie wpłynąć na moje szanse otrzymania eski. Albo A. Znaczy, jak się nie wyjebie, to A powinno być bezproblemowe w tej chwili. Eski już raczej nie dostaniesz. Nie pamiętam, jak mocno punkty za damage spadają. Zaraz zobaczymy. O, nowe ataki. Po tym całym czasie. Kurwa! No!
Guys. To mam wrażenie, że gdyby nie ten ostatni hit, to żeby weszła. No, ale miała być na to, będę na. Cześć, Zero, przyszedłem, żeby ci najebać. A nie, czekaj, jesteś już najebany. 2 punktów. SK jest od 96. Masz raty, to tak, masz raty. A nie, to Goofy motyw bazy ruchu oporu. I Goofy Elpido. Z jakiegoś przeklętego powodu zawsze mi się wydaje, że to co on ma po swojej prawej stronie twarzy, czyli po naszej lewej, to włosy, a nie hełm. Już to jest taka dosłownie emogrzywka. Oczywiście, to może pójść nie tak, jeżeli damy LP do dowodzenia duchem oporu. Ja na przykład nie wiem. Coś tam najlepszą obroną jest ataki w ogóle. Jestem pewien, że rzucanie się na arkady nie jest złym pomysłem. Clueless. Ojej, helpuje, nie zabił Zero? Na pewno tego nie pożałuję. Chwilę wcześniej wszyscy, o, ruch oporu! Teraz przyszedł Zero. O, Zero, Zero, Zero! Zero, taki tej szyfry, nie każ mi wyłączyć tej gry. Chyba, że chcesz mi powiedzieć, że nagle w naszym ciele obudzi się wąż. Tak, ja też się cieszę, że jakimś cudem przeżyłem. Wąż w skarpecie? Cześć, Baskowite. Jesteś w nowej bazie nowego ruchu, nowego oporu. Tego nie rozumiesz. Okej, okay, czyli mamy nowo broń do odebrania. Ale to mi przypomina, tutaj był jakiś śmieszny gimmick z bujaniem się chyba... Czy znowu gramy? Ale wydaje mi się, że to było bujanie się. No dobra. Jada, jada, jesteśmy słabi w ogóle, możemy pogadać. Był train do co, baby? Cześć, Elpido. Okej, okej, będę chętnie pomagał, oczywiście. I was funny deployed. Jest funny to. Dobra, zobaczmy co ma dla nas serwo. Hello. Cześć, not. Opowiedz mi. Możesz łapać rzeczy i wisieć na suficie, albo przyciągać przedmiot. Możesz wbijać przeciwników wciskając przycisk ataku i atakując normalnie. Okej, okay, dostaliśmy chain rota. I shield boomerang. Okej, okay, czyli mogę się łapać sufitu. To sprytne. 4 się mogę złapać? Tak. Imbifold to działa tak, że każde przyciągnięcie daje mi jakiś kawałek do levelowania.
Czy możesz się mi wytłumaczyć, dlaczego próbuję intensywnie grać analogiem? A nie krzyżakiem? I dlaczego wciskając? Wiem w tej chwili, co Sebik czuję. Bo trzymając szapkę w prawo i widzieliście, gdzie mi ciągnie tego bumeranga. To jest moja strzałka w prawo. A jak to robię? What the fuck? Boję się. Nieironicznie się boję. Dobra, czy shield bumeranga domyślnie można było rzucać? To mnie zastanawia, czy on domyślnie był tylko do trzymania? Można, doskonale. Nie byłem pewien, czy on jest zawsze rzutable, czy nie. A no, jest cześć, ale... A czy wygląda, jakby ze mną nie było okej? Okay. Tak, tak, pracujesz nad nowym źródłem energii. My final message. Change the world. Goodbye. Ja chcę zakończyć wojnę przez wymyślenie nowego źródła energii. No, Arkadia tego nie lubi, bo ma monopol, jada, jada. Mogę zapisać dane bardzo chętnie, zwłaszcza, że mamy rankę. Dobra, czyli zgadujesz teraz za samym do najlepszego przyjaciela wszystkich graczy do Elpizo? Yep. Operacja prawicowe uderzenie. Wszystkie lewackie karty muszą zniknąć z pola gry, czy jakoś tak? Jestem pewien, że atakowanie hegemona absolutnie nie stanowi żadnego problemu. Podoba mi się, że oni tak ambitnie planują, że o nasz mały ruch oporu zmiażdży Neo Arkadię, jakby to było proste i oczywiste. Daj. Tak, wiem, że partyzantka i w ogóle, ale chcę zapisać dane jeszcze raz, żeby nie oglądać kasenek. Do zdobycia subtanka. Oh my. Więc mówisz, że są tu actual subtanki, których będę mógł używać? O mój Boże, widzę co najmniej dwóch bossów, którzy są podchudni. I są po prawej stronie. I aż nie wiem, od czego zacząć. TBH. Wąż chyba nie miał żadnej słabości, więc równie dobrze mogę od niego zacząć. Na panterze można zajrzeć, bo on to jeden z jedynki. To jest coś, co by mi się nigdy nie przytrafiło, już na pewno nie na wyścigu. Żołnierzu, nie bój się, wszystko będzie tej dziobu. No dobrze. Tak jak mówiłem wcześniej, moim planem na przechodzenie etapów jest dosłownie... przechodzenie ich tak za pierwszym razem na spokojnie, żeby zobaczyć, czym się dzieje. Jedziemy. I jak już się dowiem, w czym się je, to wtedy mogę myśleć o rankowaniu i w jakiś sposób. Powiem tak, jeżeli się uda za pierwszym, to tym lepiej, ale nie nastawiam się pod tym względem w żaden sposób. Zwłaszcza, że kojarzę, że bossowie w tej grze nie byli najprostsi.
To domyślam się, że jest jeden z tych przeciwników, które można tarczę wyrywać. O. Ale po co? Skoro można po prostu ich basterem traktować? To wygląda jak miejsce, w którym coś jest ukryte. Tylko jeszcze nie wiem, czy przeciwnicy. O Boże. To tu się będziemy bawić, bo kojarzę, że miałem tutaj swoje problem, jak przychodziłem normalnie. Jap, dokładnie dlatego. I widzieliście już wcześniej, że miałem z tym problem w tym. W... jak się nazywa? W laboratorium. Tylko ja w przeciwieństwie do Civica nie mogę tutaj odpalić klawiatury. Jednocześnie muszę pamiętać, żeby przeciwników zabijać. Bo za to też jest ocenka. Jednocześnie chciałbym też o tym pamiętać. A? A nawet da się ich w jednym cyklu zdjąć. O tyle fajnie. Okej, to jeszcze raz. Wiecie co? Spróbuję jedną rzecz. A może wezmę jeszcze double bind, tak w ogóle. Bo nie będę kłamał, że... tym mogło być odrobinę trudno. Dobra. Serio? Dlaczego taki jesteś? Jeszcze nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby oni się resetowali w takiej sytuacji. Ale nie jest chyba aż tak źle. Tutaj apteczka. No, Jesus. A? A i teraz tutaj wiem, że mówiliście, że jest tank i pewnie jest w jakimś strasznie dziwnym miejscu. Widzę na pewno, że tu można się jakoś doskoczyć. Boże. Nieironicznie teraz zacznę grać analogiem, bo mam mniejszą szansę na jakąś głupią wyjebkę. Tym chainadem. Ten internet doprowadza mnie do białej gorączki, trochę znam uczuć. To był Bosiek? To był Bosiek, dobrze pamiętam. Bast. Aj, te... gnojki co do zniszczenia. Będę... tu coś jest? Znaki zapytania? Dużo kryształów. I żyćku. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Rozumiem. No bo jeszcze raz. Ja to nie... A, czyli to mnie pewnie rzuca w drugą stronę od bossa, już. To można chainrodem przeciągać, tego jestem na 90% pewien. Nie ma, co tam? Zgaduję, że uratowanie wszystkich to jest cel misji, jeżeli tego nie zrobię, to punkty im polecą, albo gra mi nie pozwoli przejść. Chain. China skills are needed. To jest to, co chciałem usłyszeć.
Tu też jest. Punkty polecam. Znaczy ja w tej chwili jestem bardziej na zasadzie, że się liczę z tym, że będę robił bardzo intensywne restart save game. Klocek ten miałem do wyciągnięcia. Nie widziałem tego klocka. Nie to chciałem. David. Jeszcze raz. Będzie maszowane. Jada. Idę ich ratować. Wiedzą, ale nie wiem co jest z tymi D-padami, że one tak... Najbardziej bym chciał, szczerze mówiąc, żeby były D-pady, które mają kompletnie oddzielne przyciski. W sensie, że nie ma szans wcisnąć przypadkiem dwóch przycisków na raz, jak się wciska jeden. Bo to jest strasznie frustrujące. Nawet nie wiecie, jak teraz paskudnie wygląda moja mina. A? Więcej elfów. Zero utrzyma. Czy jakoś tak? O Boże, ten Cyber Elf. Nie powinienem tego było robić. Tego też nie. Dobra, chain. No! Czemu?! Boże święty, ten jebany D-pad. Nie rozumiem. Też żebyście wiedzieli, że kompletnie nie rozumiem. Teraz na przykład jak idę... Ja prawie w ogóle nie ruszam palcem teraz. I mam... strzałkę tylko w prawo wyciągniętą. Nie wiem. Znaczy wiem, że co ich miał dokładnie sam wczoraj na ten na TLS. Więc nie wykluczam, że po prostu coś mi się z kontrolerem dzieje. Albo to po prostu skilli się. Zwłaszcza, że zauważam to samo w bijatekach, że bardzo często wciskam też jednocześnie na przykład input do strzałki jednej i drugiej. Ale to jest tak frustrujące. To cały czas na nowy pro-controller. Nie no, chyba aż tak, no nie. Daj tarczę. Dziękuję. Kontroler robi żabkę. No, jeszcze trochę ja będę robił żabkę. Mój święty Boże, dlaczego taki jesteś? Muszę tutaj tak na kolce uważać, to na pewno.
bo nie chciałbym się w jakiś straszliwie głupi sposób wiedzieć. Dobra, to jeszcze raz tutaj Basterinio. Ten minibus, póki się pamięta, że ten, że... te fioletowe bloby są zniszczable. To nie powinien być trudne. Otóż to. I przy okazji tym razem może zobaczę, co tam jest. No a dość rzadkie pepe, zero, jak się z tym czujesz? Dobra, tym razem się nie kułem. Ryćku. Domyślam się, że jeżeli ktoś chce robić etapy na czas, to pójście tej jest niewskazane. A? Czyli tak, jeszcze raz. Tutaj jest ten śmieszny tank do zdobycia, którego będę chciał pokombinować, jak go się zdobywa. Ale z drugiej strony... O, zdobywanie tanka, kiedy i tak chcesz robić ranki, o! Chain Rod. Nie wszedł mi dasz, ja pierdolę. Czemu mi dasz nie wszedł? Czuję się źle ze sobą, bo... mam wrażenie, że to są jednocześnie moje błędy i nie do końca moje błędy. To jest to, czego potrzebowałem. Czy tamten skok w ogóle się da zajść też jumpem po prostu, czy trzeba ten? Czy trzeba korzystać z chain rodotem? Powinno się dać dashem do kanale. Czyli czuję się ze sobą jeszcze gorzej. Jep, da się. To z powrotem... ja też jest okej. Okej, czyli będę wiedział, że się da. W sumie powinienem był się spodziewać, biorąc pod uwagę, co strzałem. Chciałbym przynajmniej do bossa dojść, żeby zobaczyć, jak się z nim walczyło. No i wszystkim przejść etap, żeby być w stanie go w miarę bezpiecznie przejść. Daj. To było mi niepotrzebne, ale już to zrobiłem, to nie będzie. Tu jest sufit, więc z tym razem się nie dam. Hello? Tego nie dam rady już. Ale to dam radę. This is fine. Czy to gdzieś prowadzi? A, bo lepo idę. Pokurwi mnie zaraz. Dosłownie, a nawet literalnie mnie pokurwi. Czekajcie chwilę. O, chyba mam mądry pomysł. Tylko w tej chwili tego nie znajdę na szybko. Goddammit.
Nie, no nie znajdę tego na szybko. Bo chciałem pograć trochę na tym, na Joy-Conach, a nie na Pro Controllerze. Bo one mają oddzielne przyciski D-padowe. Tylko musiałbym znaleźć swój ten kontroler do wsadzania Joy-Conów. I którego za cholerę nie pamiętam, gdzie odłożyłem. To jest chyba najgorsze. Dajcie mi chwilę. O mój Boże! Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że ja tą ustawikę zostawię. O Jezu! Bo jest taki pseudo kontroler do Switcha, który pozwala wsadzić Joy-Cony w siebie i wtedy ma się taki pseudo kontroler z dwoma Joy-Conami wsadzonymi. Wydaje mi się, że ja tą ustawikę zostawiłem, jak ostatnio u niego byłem. Continue działa tak, jakbym startował misję po prostu i daje mi maksymalną cenę, prawda? Zresztą nawet jeżeli nie, to chcę przynajmniej bossa pobić. Mam sub tanka, więc możliwe, że nie.
To mi nie da oceny, prawda? Znaczy powiem tak, jeżeli to mi nie da oceny, to nic strasznego, bo i tak chcę zobaczyć całą tę misję do końca. O Boże, to było paskudne. A tego to nie wiem. Absolutnie nie stoi na przykład, żeby teraz skończyć tę misję i zobaczyć. Znaczy, przepraszam, cofam swoje zdanie. Jedna rzecz stoi na przeszkodzie, mój skill. Aby raczej jego brak. Ale o tym się głośno nie mówi. Galnie byłem bardzo słony o to, że wywaliło mnie tym. Że wywaliło mnie wcześniej przez double tap też jumpa. Dobrze, double tap dasha, o, to chciałem powiedzieć. A tutaj starałem się to zrobić po prostu nie wciskając strzałki, bo wiem jak bardzo taka mnie jebie pod tym względem. Muszę przestać aż tak rushować przez etap. Jakby można tu rushować, ale nie aż tak. Inaczej, teraz tak naprawdę chciałbym przerushować do bossa, żeby miałem możliwości szybko. Okej, udało mi się złapać, więc nieźle. To wciąż więcej niż mógłbym powiedzieć w większości wypadków. No, Jesus. To jest absolutnie paskudne umiejscowienie przeciwnika. Nie będę kłamał. Zwłaszcza, że nie można go chainrodem starczy zdjąć. Trzeba go atakami samymi. Wait, tam on też był. Nie wytrzymaj, by the way. Z tym chainrodem. Czemu ten chainrod działa, taki działa? Byłem pewien, że się w kolce wpiedzie. Dobra, Buster. Valentine Kishin, gdzie będzie się to, to... Nie, po prostu bardzo kocham tę serię. UW. Wiem już, że tam lewo nie ma po co iść, więc mogę tędy po prostu. Oj. Apteczka? Nie. Byłem tak naiwny. Czy ja mam dwa życia, czy jedno? Jedno. Niedobrze, niedobrze. Jakby wiem, że to jest skrót i nie powinienem być słony, ale jestem tak słony. I chyba nie będziecie mi jakoś specjalnie... Nie będziecie jakoś specjalnie zaskoczeni, że jestem słony o takich śmieci. Zastanawiam się, ile segmentów da się w ten sposób pomijać. Nie tyle, ile bym chciał, bo tu jest kolega do uratowania. Bank. O Boże, to mnie od razu wrzuca?
Ale skuteczeństwo. No dobra, to zobaczymy przynajmniej jak się po sobie. Oddaj mojego elfa, jada jada. Jak się z tobą walczy? Wiem, że była różnica wysokości na pewno Gena. I że ty coś takiego robiłeś. I że ewidentnie nie da się daszować. Albo to ja nie umiem grać w grę. Obie opcje są równie prawdopodobne. A Boże, to tak się działo. Będzie wyjebka, więc chcę tanka użyć, żeby zobaczyć jakie on ma ataki. Nice. I tak była wyjebka. A, to jest paskudny atak. Dobra, jest to save game. Wydaje mi się, że mogę próbować podejść już do etapu normalnie. Zobaczymy co tak wyjdzie, ale próbować mogę, tak powiem. Dobra, jada jada, przeklikamy. Dobra, na spokojnie nie ma pośpiechu. Ja wiem, że jest to kill time, ale na spokojnie nie ma pośpiechu, mam wrażenie, że wyjdzie mi lepiej. Czy w którejś grze nie dało się skipować tych katenek, które są na początku? Bo tak mi się wydaje. Mówię, może mi się po prostu miesza w tej chwili, ale wydaje mi się, że była gdzieś taka możliwość. Okej, okay, tu jest pułapka. Tu jest do ściany kolega, tu jest pułapka. Skoczyłem niepotrzebnie przeciwnika. A Boże! Stąd zgarnąć apteczkę wziąłem i się wyjebałem. Wyobraźcie sobie, że procenty za misję by się dostawało, znaczy procenty, punkty za misję, żeby się dostawało za zgarnianie wszystkich tych elfów. To było paskudztwo. No. Czyli tak, chain. Spójrz się odrobinę, żeby nie zajść niczego głupiego. Tutaj chain zostaje, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nawet nie blisko. Yep, dobrze pamiętam. Dobra, wciąż jesteśmy wysoko, więc tutaj jest jeszcze jeden kolega. Oj, chyba zdążyłem, nice. Daj tarczę. Póki co jest okej, okay, bym powiedział. Tam był elf, po którego nie wiem czy chcę iść, ale jak już zabiłem to, to mogę spróbować. Tak się pieprzyłem, ale nic nie szkodzi. To jest mini bosidło. Na kole. Nie zdążyłem naładować. Co? This is fine, tu nie schodzę. Tu jest drugi kolega.
Znaczy, w sumie teraz jak o tym wspomnieliście, to nie zdziwię się, jeżeli tam po lewej, gdzie tutaj skipowałem, będzie jeszcze jeden deploy, więc może to powinienem sprawdzić zawczasu. A, ty chodź. Ty chodź. W sensie, że o tutaj czegoś nie ma. A nie wygląda, więc mogę chyba tutaj podejść od razu. Na spokojnie, nie ma pośpiechu. Ratuj się kto może. Naładuję sobie tanka przy okazji. Tutaj na spokojnie, żeby nie zejść. Uratować ostatniego reploida. I do bosika. To było w miarę czyste przejście etapu. Teraz tylko nie wyjebać się na bosie i będzie ok. Znaczy wiem, że właśnie powiedziałem, że nie zrobić najtrudniejszych rzeczy i że będzie ok. Znaczy, żeby zrobić najtrudniejszą rzecz nie będzie ok. A wiecie o co chodzi. Zastanawiam się, czy jak ten wąż tak paluje, to czy się nie da zjumpować, czy ja po prostu absolutnie wpierdolę na sprawę. Mam wrażenie, że coś jest z tym jumpem nie do końca tak. A? Oj. Oj. Pamiętaj, siadę. Jop. Trochę face tankowałem, ale nikt nie szkodzi. Jeżeli gdzieś nie powinien replay, to powinno wejść. Clear time 18. Łatwiutko. Doskonale. Chciałem powiedzieć Cyber Elfing. I ewidentnie miałbym rację, cześć. A, dzieci elfy się obudziły, płaczą za Matulą. O chuj ci chodzi, X. A, zapieczętowany mroczny elf, ła. Ale dobra, mam saptankę nawet, więc nieźle. Laser shota po pierwsze wydaje mi się... Ja nie mogę używać laser shota, prawda? W sensie, wydaje mi się, że laser shot był dopiero przy naładowanym basterze, ale nie jestem pewien w tej chwili. Attack with the sharp buster shot. No, ewidentnie tak. A jeszcze skilla do bustera nie mam niestety. A jeszcze skilla wolno wchodzą, Jesus. Chciałbym, żeby dało się po prostu gdzieś pójść i je pofarmić. Dobra, co my tu mamy? Wydaje mi się, że z tej trójki najgorszy, absolutnie najgorszy będzie ten etap. No wróć, ten etap. Ten może być ok. Ten był absolutnie paskudny. Do misji nie możemy wracać niestety, więc nie ma ten mojego farmienia skini. Spróbujmy najpierw pójść komputer ogarnąć. Z Kamrozem nie mam jakichś absolutnie fatalnych wspomnień w przeciwieństwie do Pantery i w przeciwieństwie do Feniksa. Dobra, tak jak mówiłem, pierwsze przejście na ogarnięcie etapu, a to dalej to zobaczymy. Rozumiem. Tam jednocześnie pominę Cyber Elfa, na których mi nie zależy.
Oh, this Cyber skill up, nice. Oh yeah, to jest ten typ etapowy. Yep. Wiedziałem. O Boże święty. Jak wprowadzić jeszcze bardziej chujowe mechaniki lodowe niż zazwyczaj? Kiedy twój dash zaczyna się dużo wolniej. Więc chyba nie będę postępował chodzić górą Whitewell. Będę po prostu od razu tutaj na dół wpadał. Wydaje mi się, że to będzie najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze i szybsze. A? Tu się da w miarę bezpiecznie, tego co widzę. Czy tu cokolwiek jest? Czy tylko to? Tylko to. Zapomniałem, że od dwa ma całkiem przyjemną muzykę, oglądaj. Kolega? Ach. To lodowe mechaniki w moich grach! Przestańcie! Aż wy jesteście pracujący. Jesus! Tak? Nie mogę daszować, pamiętaj. Dasz nie istnieje w tej grze, muszę się tego nauczyć. W tym etapie jednym. To na dole to się jest, prawda? Tak, śmierć odchodzi. Najlepsza nagoda dla gacza. Wyjebka! O Boże, to mnie cofasz na początek etapu. Malowy. Tak, tak, mówiłem, to się chodzę dołem. Ciekawe, ile z tych typek trzeba zabić, żeby dostać wysoką cenę. I dlaczego każdą jedną? Nie dziwimy się, szczerze mówiąc. Nie będę kłamał, zabieranie możliwości dasha w takich grze jak Mega Man Zero to jest absolutny paskudztwo. Człowiek jest tak przyzwyczajony do dobrych rzeczy. Że jak nagle mu się zabiera dasha, to jest takie, jak ja mam grać w tego? W tego się nie da grać, nagle. O ja pierdolę. A, czyli tak, tutaj był kolega, który mnie zabije, bo... Bo tak. Czyli tam i tak trzeba zejść, bo jest jeden z komputerków. To muszę pamiętać. Myślałem, że to tak wysoko nie sięga, dobra, muszę pamiętać. Muszę też chyba więcej z Cybera korzystać w tym etapie niż z... Bustera. Jednocześnie chciałbym sobie bić poziomy busterowe, ale zauważam, że to może nie być odpowiedni etap na to. O Boże. Tam coś jest. To nie wie jak... pewnie ten, pewnie Chainrodem. Ej, ej, ej. Zapominam istnienie Chainroda do... mechanik. Co ty robisz? Rzucasz kolce. I mam wrażenie, że lepiej będzie na dystans się trzymać. Chciałbym też umieć używać dasha. Aby raczej dash jumpować. Uh,
Tam jest elf, po którego mi się nie chce iść. Nie dasz mi na elfach. Tego się trzymajmy. Bo w sumie po to mi elfy, z których tak nie będę korzystał. Wiedziałem. Tam w lewo pewnie nic nie będzie godnego uwagi. O Boże. Nie, tam jest komputer, więc muszę tam iść. Ale tam nie pójdę. Game over. Well done. Zaryzykuję stwierdzenie, że mogę startnąć misję. Który je dobyta, więc nie. Dałbym wstał zapis przed Ouroborosa. To byłby wstyd. Hańba. Alpizo, puść mnie jeszcze do Kamruza. My sobie chyba nawzajem przeszkadzamy. Co masz na myśli? Przed nas im. Powiem tak, ja się cały czas wypierdalam. Fakt, że jestem po dwóch etapach w ciągu godziny, powinien mówić wystarczająco dużo. A wczoraj ty symulowałeś mi Słuchaj. To nie jest tak, że jesteś niewyspany czy coś. Hej. O, chłopca, dopiero personel 3 przecież już czwórkę odpalał. O, I know that. O, na momenta personel? Nie, nie, wszystko w porządku. Jest setka z golden. Nie. To odpalić nie jest wystarczające. Dlaczego? Bo nie lubię walczyć z superbossami atlusowymi. Powiedział człowiek, kto chce walczyć z siłą w SNT5. No i to mnie chyba skłoniło do takich przemyśleń. Jezu! Jeżeli ktoś gra miała mnie skłonić do przemyśleń pokroju lodowe etapy są chujowe, to 0-2 będzie zdecydowanie tego. Nie wytrzymam. Jesus. Nienawidzę mechanik, które zabiera graczowi możliwość poruszania się w grze, która jest dash heavy. Jesus. Czemu ludzie tak robią? Czemu ludzie lecą? Zwłaszcza, że dash jump jest przede wszystkim by to... Kurwa. Nie mogę. Dash jump jest przede wszystkim wyższy niż normalny skok. I to jest główny powód, dlaczego tego używać do przeskakiwania. A tutaj jak widać... Bardzo fajnie się go robi, tutaj na to wskazać, baj... Do kurwi. Pokurwi mnie też. Dosłownie też mnie pokurwi. A, i to, że nie można jumpować od tych ścian, też jest bardzo przyjemna rzecz.
Nie, no ten etap jest absolutnie paskudny, Jesus Christ. To buski liczy i daje sobie sprawę, żeby nie było, ale etap jest paskudny. Apteczka, apteczka, plec. Też sobie myślałem, że ta apteczka mi zniknie. O mój święty Boże. Dzięki Bogu, że mogę skakać od ścian. Czy tam przeciwnik tu podejdzie? Pewnie. Nie, nie chciał. Bifo zaraz też przyjdzie i gdyby tylko istniała jakaś broń, która przebije tarczę. Powiem mu, że ma rację, żeby i tak się pierdolił, bo ten etap się. Mam momentalnie wrażenie, że to jest etap na zasadzie, ktoś zapytał twórców, co można dać graczom, żeby byli wkurwieni. Ludzie podrzucali swoje pomysły i główny designer powiedział, okej, weźcie to wszystko wrzućcie do jednego etapu. Fajnie będzie. A już do pana się fajnie było. Jak się tam chodzi właściwie? Czy ja tam mam melangię złapać? No na pewno nie w ten sposób. Oh well. Ale będzie teraz piękna wyjebka. Sufit jest zdecydowanie za wysoko. Jeżeli nie widzę sufitu na ekranie, to nie ma chuja, żebym do niego sięgnął. Kurwinie. O kurwie mnie teraz, Jesus Christ. Nie, to jest o tyle frustrujące, że mam wrażenie, że tych przeciwników trzeba przeskakiwać dash jumpami, a gra nie dosłownie wyłącza dash jumpy i... Jestem skonfundowany. Czego ode mnie oczekują? No dobra, dobra, już zrobię to tak jak twórcy zamierzyli, I guess, bo mamy nowe zabawki i trzeba je pokazać. Fine! Fine! Nie lubię tego, ale fine. Czterki w ogóle padają na hitach, czy na dwa? To ważne pytanie. Na, o kurwa, na jakieś trzy. Jeszcze lepiej. Dobrze będziecie mieli swoje zabawki. Niech wam będzie. Albo i nie będziecie mieli swoich zabawek. Okej, nieważne, to zabawku najwyraźniej się nawet nie da. Idę. Mógłbym się życzyć, no tutaj będzie działało, ale najwyraźniej to wciąż nie jest to, czego gra ode mnie oczekuje. Głupie pytanie.
A propos. Nawet jak mam kupić na ekranie, to nie zawsze łatwo się jest go złapać. Patrzcie, ile. Mogę? Dziękuję. No! Jezu! Czemu to jest takie precyzyjne? Przestańcie wymagać ode mnie precyzji. Fajny czajnot, nie powiem. To. Nie wykluczam, że rzeczywiście... I can't. Dosłownie nie mogę, stary. Czemu mi się postać tam zatrzymuje? Boże! A, byłem za wysoko. Rozumiem. Jeżeli to mnie wyrzuci na początek etapu, to wyłączam grę. Okej, okay. Żegnam się z wami na dzisiaj. Padł mi mental, przepraszam. Mam za słaby mental na genie w Mega Man Zero dzisiaj. Widzimy się w środę, trzymaj się po. Cześć.